Jesień w górach to czas idealny na piesze wędrówki. Właśnie na taki spacer chciałbym dzisiaj Państwa zabrać. Przy okazji poznamy naszą dzisiejszą bohaterkę, panią Ewę. Mam na imię Ewa, mam 52 lata. A z racji tego, że mieszkamy w bardzo pięknym terenie, to jest Beskid Śląski, gdzie możemy wypoczywać, biegać, zimą jeździć na nartach, to postaram się jak gdyby te wszystkie, prawda, sporty uprawiać. Zastaliśmy panią Ewę spacerującą po stoku w pięknych okolicznościach przyrody. Widzimy się nieprzypadkowo, bo jest pani bohaterką metamorfozy, więc wiem, że czegoś do pełni szczęścia brakuje. Myślę, że pięknego i zdrowego uśmiechu. Jak długo męczy się pani, próbuje leczyć, bo wiem, że historia leczenia jest dość długa i nieudana niestety. To znaczy tak, moje problemy z zębami zaczęły się już dość dawno i szukałam jakiejś kliniki, która mogłaby mi pomóc oczywiście na dłuższy czas, ponieważ leczenie kanałowe, leczenie wszystkich stanów zapalnych, no to zawsze się powtarzało, prawda? Zaryzykuję stwierdzenie, bo większość pacjentów mówi, że właśnie tak spotkali dr Barbarę Sobczak. Czy oglądała pani Pytanie na śniadanie? Oczywiście tak, oglądałam program Pytanie na śniadanie i zobaczyłam panią doktor wraz z pacjentem, gdzie pani doktor mówiła o swojej metodzie i stwierdziłam, że to jest to, czego szukam. Ucieszyłem się z tej wiadomości, bo będzie się mogła cieszyć pełnią życia. Wspieram ją w jej decyzji i wiem, że może być to dla niej stresujące, także może na mnie liczyć. Oczekuję, że moje życie po zabiegu będzie lepsze, będzie po prostu bardziej praktyczne, ładniej będę się uśmiechać, będę szczęśliwszą osobą i wszystko będzie na swoim miejscu. Panie wuju, zapraszam panią serdecznie. Dziękuję. Na metamorfozę uśmiechu w końcu. Do zobaczenia. To jest obecna sytuacja, jaką pani ma w buzi. Pozostały tylko 4 zęby, natomiast na szczęście dzięki zabiegowi, który zaplanowałam, wprowadzę u pani dzisiaj 6 implantów i obustronnie zrobię augmentację, czyli uzupełnię brakujące tkanki twarde kość i miękkie błonę śluzową, tak żeby pani wyglądała znowu pięknie, naturalnie i wyszła w takich zębach do domu. No już widziałyśmy. Jeszcze proszę nie podglądać. Proszę sobie opuścić nóżki. Proszę wstać i zobaczyć. Przedstawiam pani nowy uśmiech. Wow. Nie wierzę. Pani doktor, nie wierzę. Dziękuję. Wszyscy są zgodni. Kto tego nie przeżył, ten nie wie, jakie to jest uczucie. Ciekawe, czy w tym wypadku te wrażenia były takie same. Zaraz sprawdzimy. Bo jest z nami pani Ewa, która jest posiadaczką nowego uśmiechu. Jest z nami pani doktor Barbara Sobczak. Dzień dobry. Ja podsłuchałam, jak pani doktor mówiła do pani Ewy, że wygląda jak milion dolarów. To znaczy, że jest pani zadowolona ze swojej pracy? Bardzo. No dobrze, pani Ewo, ale zatem jak się pani czuje? Z nowym uśmiechem. Że czuję się bardzo dobrze. Sam fakt, że zabieg był 3 tygodnie temu, tak, i jestem tutaj, mogę funkcjonować, mogę mieć piękny uśmiech, piękne zęby i tak naprawdę inny komfort życia. I problem, który ciągnie się przez lata, nagle się rozwiązuje. Tak naprawdę nie sam się rozwiązuje, bo pani doktor jest tutaj sprawczynią tego rozwiązywania. Także no, jest to coś pięknego. Zobacz, trzeba to przeżyć. Zobacz pani, jak pani szybko o tym problemie zapomni. No ja już zapominam. No i super. Bo ja słyszałem, pani Ewo, że pani teraz może robić coś, co wcześniej było niemożliwe i my chętnie byśmy się dowiedzieli, co pani ma na myśli. To znaczy, ja myślę, że taka normalność w życiu, zęby, to jest coś normalnego, co każdy z nas powinien mieć, tak? No to jest taka normalność. Możemy swobodnie wyjeżdżać za granicę, możemy swobodnie jeździć na urlop, nie wiem, korzystać z życia, ćwiczyć, jeździć na rowerze. Nigdy nie mamy jakiegoś takiego stresu wtedy, że coś się wydarzy, tak? Bo i trzeba szybko szukać interwencji, pomocy u lekarza. Dokładnie, tak? I to w najmniej oczekiwanym momencie, tak? Chcemy gdzieś wyjechać, chcemy, nie wiem, pójść na jakąś imprezę rodzinną i coś się dzieje, jest stan zapalny, jest opuchnięcie. Także takie sytuacje są bardzo różne. Wspomniała
pani, że było to marzeniem, więc to marzenie się spełniło. Natomiast taki zabieg jest to też wyzwanie. Czy powtórzyłaby pani taki zabieg? Oczywiście. Bardzo się bałam, dlatego że kilka lat temu już próbowałam takiego tradycyjnego leczenia implantologicznego, które trwa bardzo długo, to są 2 lata najczęściej. I podjęłam się tego leczenia, natomiast no, niestety klinika nie sprostała temu zadaniu. Pierwszy zabieg, który rozpoczynał jakby leczenie, od razu się nie udał, więc jak gdyby zniechęcono mnie do dalszego leczenia. Później niestety była pandemia, która znowu przekreśliła jakby jakieś dalsze kroki, więc musiałam poczekać. No i zobaczyłam program właśnie w pytaniu na śniadanie. I powiedziałam, chcę. I mówię, kurczę, no. Czy takich efektów się pani spodziewała, myśląc, że może to rozwiązanie? Ja myślę, że efekty będą dalej widoczne, ale sam fakt, że po 3 tygodniach mogę tutaj być, mogę funkcjonować i tak naprawdę to nawet nie trzeba było tych 3 tygodni, tak? Człowiek, chyba tydzień dałam sobie na taki relaks, na takie jakby pomoc dla mojego organizmu, żeby sobie poradził ze wszystkim, tak? Więc ja wtedy odpoczywam najczęściej, robię co muszę i nie staram się jakiegoś, prawda, wysiłku wykonywać i tak dalej. Ale to wszystko w tej chwili już wraca do normy. Ja są momenty, że w ogóle zapominam, że był jakikolwiek zabieg. Pani doktor, właśnie, tak. Na czym polega leczenie bezzębia, dzięki któremu możemy w tak szybkim czasie wrócić do funkcjonowania, do normalności. Do pięknego uśmiechu przede wszystkim. Tak. Zabieg Sobczak Concept polega przede wszystkim na planowaniu. To znaczy nawet w takich sytuacjach trudnych, jak była u pani Ewuni, którą widzimy na zdjęciach, że zostały nam raptem 4 zęby. Mamy ogromne zaniki kości i to jest właśnie też prawdopodobnie powód, dla którego pani Ewunia miała trudne i niedobre pierwsze wspomnienia z próby podjęcia takiego leczenia, ale nawet jeżeli mamy bardzo trudną sytuację, to zaczynamy od dobrego, porządnego planowania. Widzimy dokładnie, jak będą wyglądały zęby. Teraz pani Ewa może się uśmiechnąć, to są te zęby, które mamy. Tak. Możemy jednoczasowo wprowadzić implanty i tak jak u pani Ewy, zrobić też bardzo duże augmentacje, czyli jednoczasowo dużo uzupełnić materiału kościa zastępczego, który zamieni nam się w kość, żeby te braki wypełnić. I możemy wyglądać tak pięknie, więc zabieg Sobczak Concept polega na planowaniu i dzięki temu ta rekonwalescencja jest bardzo szybka i pacjent może sprawnie wrócić do pracy, do swoich obowiązków. Trzeba zaznaczyć, że te pani zęby zostały zaprojektowane cyfrowo. Jak to się dzieje? Projekt cyfrowy opiera się na skanach wewnątrzustnych pacjenta, to jest pierwsza wizyta, i opiera się na specjalnej sekwencji zdjęć fotograficznych, które potem nakładamy na te skany. I w laboratorium naszym mierzymy buzię pacjenta, patrzymy, jakie są proporcje, patrzymy, jakie zęby do tego pacjenta by pasowały, jakie powinny być długie, jakie powinny być szerokie. I na tkankach własnych pacjenta, przyszłych, układamy idealne tak zwane walk-up, czyli idealne zęby. I później na tej podstawie ja w komputerze planuję bardzo dokładnie pozycję implantów. Pani redaktor się uśmiechał. Pani redaktor to przecież wie. Ale chętnie posłucham, żebyście państwo mogli się tak. Ale ja tylko uzupełnię, nie dlatego, że Marta ma tam, czyli w swoich ustach ten koncept. Te są moje. Te są Marty, bo Marta jest młodą, piękną, mądrą kobietą. Natomiast zdaje się, że bliscy tam zostali uszczęśliwieni. Tak, i są bardzo szczęśliwi i faktycznie potwierdzam, to działa. Działa i zarówno projektowanie cyfrowe jest bardzo sprawnym procesem, i można szybko wrócić tak. do normalnego funkcjonowania. Nawet przy różnych tak. bardzo zaawansowanych zabiegach. I to jest bardzo ważne, że właśnie to planowanie daje nam niemalże pewność tego, że możemy spokojnie przeprowadzić zabieg i wiemy, jak będzie wyglądał efekt finalny. I tak było też w przypadku pani Wuni. Więc my potem, po tym pięknym walk-upie, ja umieszczam w komputerze implanty, mamy wydrukowany szablon 3D i bardzo precyzyjnie przenosimy to, co zaplanowaliśmy później na zabiegu. Dzięki temu ten zabieg jest dosyć sprawny i szybki. Wczorajszy zabieg mój trwał godzinę z usunięciem zębów, wprowadzeniem implantów, ze skanowaniem pacjenta. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Więc to jest to, co potem sprawia, że możemy się cieszyć szczęściem pacjenta i możemy zmieniać naprawdę czyjeś życie. Tak, a mi dokładnie. Się bardzo, wiecie co podoba? Podoba mi się to, że gdzieś tam w Polsce przed telewizorem siedziała Ewa.
Jakaś Ewa, która to Ewa zobaczyła w pytaniu na śniadanie, co się dzieje i co można zrobić ze swoimi zębami, po czym ta sama Ewa jest już tutaj i być może inspiruje inne Ewy. I to jest niesamowite, tak, naprawdę. No, sama nie mogę w to uwierzyć, że siedzę tutaj i mogę przekazywać takie super wieści, tak naprawdę. I robimy, leczymy pacjentów, którzy właśnie siedzą przed telewizorami, mają różne zawody, są w różnym wieku, mają różny bagaż życiowy, bo to też są niesamowite historie, które mi pacjenci na konsultacjach opowiadają, a dla każdego robimy na miarę jego leczenie, zmieniamy jego życie i razem z nim płaczemy ze szczęścia i cieszymy się, że to działa. No i właśnie tak to powinno być. Proszę Państwa, dużo zdrowia, uśmiechu, szczęścia, biznesowych sukcesów i Państwu mądrych decyzji.